Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę panią Agnieszkę Surmacz, zastępcę prezydenta do spraw gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale bardziej panią się kojarzy z inwestycjami, szczególnie drogowymi, i o tym sobie trochę porozmawiamy, no bo latem to zawsze drogowcy wychodzą, żeby utrudniać kierującym życie, a w Gorzowie to już szczególnie, przez centrum to już właściwie prawie nie można przejechać. No i może zacznijmy od tego centrum, od ulicy Sikorskiego. Największa inwestycja, teraz najbardziej widoczna, no i co tu dużo mówić, najbardziej dokuczająca mieszkańcom. Jak pani ocenia tempo prac? Ulica Sikorskiego faktycznie jest przede wszystkim główną ulicą w mieście i na dzień dzisiejszy prowadzenie objazdów jest mocno utrudnione, jest realizowana w tak zwanych kawałkach. Na dzień dzisiejszy chyba 3 odcinki są zamknięte przy ulicy Dworcowej. Prowadzone są prace, prowadzone prace przy parku 111, przepraszam, w tamtym czy zakładzie energetycznym, no i oczywiście na części planowanego w przyszłości deptaka. Więc, ale wykonawca już zapowiada, że kolejny odcinek zamknie, tak? Już niedługo. Zgłosił wniosek o zamknięcie 2 odcinków. Jeden dotyczy tak naprawdę tego torowiska w ulicy Chrobrego, czyli takiego odcinka tylko i wyłącznie w zakresie torowiska, które nie będzie utrudniać mieszkańcom ruchu samochodowego. A i drugi wniosek zgłosił o zawężenie częściowo tego odcinka przy katedrze, a poprzez wyłączenie w części chodnika i w części pasa jezdnego, bo tam nie do końca zgodziliśmy się na jednoczesne zamknięcie już w tej chwili obu odcinków. No to jest aktualnie rozpatrywane, są prowadzone dyskusje z bankami, bo tam faktycznie trochę trzeba uzgodnić, dlatego że bank ma tam wrzutnie środków finansowych i pewne elementy trzeba zapewnić, dojazd przede wszystkim naszych służb, między innymi MZK, do tych wrzutni. A jeśli chodzi o pozostałe odcinki planowane do zamknięcia, no na tą chwilę staramy się wydawać miasto wykonawcy z rozsądkiem, żeby nie rozkopać jego całego, a jeżeli faktycznie na innych odcinkach jest to utrudnione i zakończenie pracy jeszcze jest gdzieś w dalekiej przyszłości. Bo mieszkańcy, tak przynajmniej można na różnych forach przeczytać, że firma sobie nieźle daje radę z rozkopywaniem, ale potem jest z tymi pracami dalszymi, to tak nie zawsze jej widać. Pani się zgadza z taką oceną? Znaczy powiem tak, pewnie zależy na którym odcinku, bo myślę, że do Jancarza, do tego 7-dniowego zamknięcia i zawężenia drogi, kiedy wykonawca wszedł, zrobił i zszedł i tak naprawdę nikt tego boleśnie nie odczuł, a nie ma nikt zarzutów i widać, że firma mocno się postarała w tym zakresie torowym. Problem polega na tym, że na dzień dzisiejszy mamy około 12 kolizji z sieciami nie naszymi przede wszystkim, czyli z siecią gazową. Przy Dzieci Wrzesińskich kolektor gazowy jest w poprzek nienormatywnie ułożony, utrudnia, wchodzi nam w konstrukcję, nie można prowadzić prac. Problem jest z gazociągiem w chodniku wzdłuż ulicy Sikorskiego na tym odcinku, który również niestety trzeba będzie obniżyć, bo wchodzi w konstrukcję. Problem jest z ciepłociągiem, który również w tamtym obszarze jest na wysokości, która docelowo będzie wchodzić w torowisko, więc niestety trzeba ją obniżyć. I tak praktycznie na każdym odcinku pojawiły się sieci, które nie do końca są ułożone przez właścicieli w tamtych czasach, bo to są stare sieci, z tym, co jest na mapach tak naprawdę, więc musimy to przeprojektowywać, obniżać. Ostatnio ujawniła się kolektor gazowy zupełnie w innym miejscu niż był planowany, w miejscu, w którym sobie zaplanowaliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej, no i w tej chwili po odkryciu musimy przeprojektować kanalizację sanitarną na inną lokalizację, no bo tam, gdzie planowaliśmy, nie można jej ułożyć. Wszystkie sieci, które nie są naszą własnością, czyli gaz, ciepłociąg czy kable elektroenergetyczne, niestety nie możemy przystąpić do ich przebudowy bez uzyskania warunków od właściciela na przebudowę i zaakceptowania naszej dokumentacji na obniżenie tych sieci. To niestety trochę trwa. No to pani prezydent, to o ile opóźni się, czy jednak uda się potem nadgonić? Bo o ile pamiętam, 18 miesięcy tak miał wykonawca na całość. 19 chyba miał miesięcy na całość, a 12 na część deptakową i część dotyczącą torowiska, możliwości przejazdu tramwajów. No dobrze, to czy ten termin uda się dotrzymać, czy jednak trzeba się, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość, że to będzie, nie wiem, miesiąc, dwa, a może dłużej? Wykonawca w każdym harmonogramie podtrzymuje swoje stanowisko, że będzie utrzymywał ten termin zgodnie z umową i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych
harmonogramów, z których wynika, że on nie zostanie dotrzymany, przynajmniej takich nie składa wykonawca. Oczywiście wystąpił z roszczeniem czasowym, a dotyczącym tych wszystkich kolizji, które na dzień dzisiejszy spowodowały częściowe wstrzymanie pracy, bo niestety... Pani prezydent, roszczenie czasowe, co to oznacza? Jest to kontrakt na fidiku i zgodnie z warunkami kontraktu, jeżeli wykonawca podejmie wiedzę, że zaistniały okoliczności, które mogą skutkować przedłużeniem się terminu, tak, to ma obowiązek w ciągu 28 dni od podjęcia takiej informacji zgłosić tak zwane roszczenie wstępne o przedłużenie czasu na ukończenie robót. I dopóki jakby przyczyna, która spowodowała jego domniemanie o konieczności przedłużenia czasu nie ustanie, nie jesteśmy w stanie wyliczyć, o ile tak naprawdę jest bądź nie jest mu należne przedłużenie czasu na ukończenie robót. Na dzień dzisiejszy wpłynęło kilka takich roszczeń, a część z nich została odrzucona, a część z nich nie została zamknięta, bo nie zakończyły się jeszcze przyczyny, czyli nie został jeszcze obniżony gazociąg, nie został obniżony ciepłociąg, a no będziemy to wszystko rozpatrywać w miarę, kiedy zakończą się te prace, które są związane z zaprojektowaniem tej likwidacji kolizji i z ich zakończeniem. Z tego, co pamiętamy, to tak jak pani mówiła, jest 12 miesięcy na torowisko, między innymi to torowisko także musi być zrobione na ulicy Kostrzyńskiej, jest zrobione na ulicy Walczaka. Wszystko miało się spiąć w jednym terminie, żeby tramwaje mogły wyjechać, tak? Te nowe, żeby czy to się uda? Powiem tak, wszystko jest oczywiście uzależnione od ulicy Sikorskiego, bo wydaje nam się, że w ulicy Kostrzyńskiej, kiedy jest to torowisko wydzielone poza jezdnią, gdzie nie ma tej infrastruktury, która znajduje się najczęściej w drodze, nie będzie problemu, żeby wykonawca dotrzymał termin torowiska na ulicy Kostrzyńskiej. Kluczowa jest ulica Sikorskiego, bo wiemy, że oba odcinki są tak zwanym dojazdem do zajezdni, więc tak naprawdę decyzja o zamknięciu ruchu tramwajowego była podyktowana tym, że te główne torowiska uniemożliwiają prowadzenie ruchu tramwajowego, dlatego że prowadzą wprost do zajezdni tramwajowej, a prowadzenie tych robót na zasadzie bypassów czy częściowego wyłączenia wydłużyłoby znacznie realizację tych inwestycji. Mamy takie założenie, że w przyszłym roku, w lipcu, zostanie uruchomiony ruch pasażerski. Zostaną puszczone nowe tramwaje w okresie wakacyjnym, będą oczywiście testowane, bo wiemy, że w wielu miastach nowe tramwaje, te usterki, pomimo tego, że są tak zwane jazdy testowe, te usterki często się gdzieś tam w tym pierwszym okresie ujawniają. I tego się na dzień dzisiejszy trzymamy, że w wakacje przyszłego roku uruchomimy ruch pasażerski. A czy informacja o tym, że wykonawca ulicy Sikorskiego podpisał duży kontrakt w Szczecinie, to w ogóle ma jakieś znaczenie tutaj dla Gorzowa, czy nie? Mamy nadzieję, że będzie skąd brać ludzi, żeby zasilić pracę tutaj w Gorzowie, bo pewnie w Szczecinie mają termin odpowiedni na dzień dzisiejszy, więc będą mogli nas wesprzeć swoimi siłami tutaj. Myśli pani, że w Szczecinie, a w Szczecinie pewnie myślałem, że będą mogli z Gorzowa brać, żeby tutaj w Szczecinie szybko prace szły? Ja myślę, że w Szczecinie nawet nie wiedzą, że w Gorzowie ma tutaj ta sama firma kontrakt, jednak to jest duże miasto, ale wydaje mi się, że można prowadzić te prace niezależnie, a jest zawsze możliwość wsparcia, bo jest to tak niedaleka odległość, jeśli chodzi o Szczecin i Gorzów, biorąc pod uwagę S3, że naprawdę w sytuacjach krytycznych można przerzucić brygady na zasilenie pewnych odcinków robót, bo to nie o to chodzi, żeby faktycznie wszystkich przerzucić, ale czasami są takie momenty, że trzeba zintensyfikować pracę, żeby zakończyć jeden odcinek i wtedy można faktycznie troszeczkę zwolnić na jednej budowie, a przyspieszyć na drugiej, a potem w drugą stronę, więc mamy nadzieję, że to tam tak naprawdę ten szczeciński kontrakt nam pomoże tutaj, żeby to poszło sprawnie. Ostatnie pytanie o ulicę Sikorskiego. Czy już były jakieś takie ostrzejsze rozmowy z wykonawcą? Jakieś tam przypominanie, że w umowie są jakieś kary? Czy jeszcze obyło się bez takich rozmów? Znaczy się wykonawca jest, na każdej radzie budowy są wpisywane informacje, że według zamawiającego to tempo prac powinno być większe. A szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy mieliśmy wszyscy gdzieś świadomość tego, że oczekiwaliśmy większego zaangażowania i większej ilości ludzi. A więc na każdej Radzie Budowy systematycznie przypominamy o tym, że ten kontrakt w naszej ocenie mógłby być realizowany szybciej. Tylko to się jakby znowu z drugiej strony zaprzecza temu, że nie wpuszczamy go na wszystkie fronty robót, jakie są możliwe.
A na dzień dzisiejszy widzimy, że te materiały spływają. Wszędzie leżą te płyty torowe, wszędzie są te szyny i te materiały, które dotyczą sieci wodociągowej. Te kolizje utrudniają pracę. Wykonawca na dzień dzisiejszy na całym odcinku, pomimo tego, że nie są zamknięte, prowadzi prace związane z montażem słupów trakcyjnych, bo przecież wiemy, że na tych odcinkach, na których nie jest, one są zamknięte, są montowane słupy trakcyjne na Sikorskiego, a dalej na pozostałych odcinkach, czyli tam, gdzie jest w stanie przyspieszyć, pomimo tego, że nie ma udostępnionego placu budowy, stara się realizować to, co jest możliwe. A dlatego jakby podtrzymuje swoją decyzję i swoje stanowisko, że uda mu się zdążyć w terminie wskazanym w umowie. Mamy nadzieję, że w tej chwili współpraca z gazownią będzie na tyle płynna, że to się wszystko da za chwilę rozwiązać i będzie mógł ruszyć z tymi głównymi pracami dotyczącymi sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej. To tyle o ulicy Sikorskiego, ale jeszcze trochę zostajemy przy remontach dróg, no bo jest ich sporo w Gorzowie. I można powiedzieć tak, prowadzenie prac to jedno, ale najpierw teraz jest to już coraz trudniejsze znaleźć chętnych do prac. Ulica Kazimierza Wielkiego jest tutaj przykładem, a wcześniej takim przykładem było DK 22, tak, tam aż 5 przetargów musiało być, żeby wyłonić firmę, która te prace wykona. Czy to nie jest trochę tak, że samorządy sobie trochę same zgotowały taki los, no, odkładając te duże prace na ten ostatni rok, no, tak zwany rok wyborczy. A czy się wie pan co, ja powiem tak, w przypadku DK22 oczywiście często unieważniliśmy to postępowanie, najczęściej ze względu na wysokość środków, jaka była proponowana, czy wartość ofert, a licząc na to, że poprzez pewne modyfikacje dokumentacji, a wydłużenie terminu, będziemy w stanie uzyskać niższą ofertę, bo wiemy, że one były dużo, dużo wyższe niż posiadaliśmy zabezpieczone środki w budżecie. Na jednym z przetargów w ogóle oferta była tylko jedna i była wadliwa, że nie mogliśmy tego nawet rozstrzygnąć. W przypadku Kazimierza Wielkiego mamy świadomość, że pierwszy termin był do końca roku, on był nierealny, dlatego nikt nie złożył oferty. Drugi termin był lipiec 2019, nikt nie złożył oferty. W trzecim przetargu trafiła się tylko jedna oferta na 19 milionów, gdzie myśmy mieli zaplanowane 11 milionów włącznie z naszą spółką PWiK. No to są środki, które dwukrotnie przewyższają wartość inwestycji. Jest to niedobry moment na ich realizację przy założeniu, że to są zabezpieczone środki w budżecie na podstawie szacunków kosztorysów z ubiegłego roku. Ceny rosną w sposób tak naprawdę nieproporcjonalny i nieprzewidywalny, bo z jednego miesiąca na miesiąc potrafi masa asfaltowa 30% zdrożeć, gdzie baryłka jest cały czas na tym samym poziomie. Więc dostawy materiałów i materiały budowlane mocno. Ale chodzi pewnie o to, że tych materiałów tyle teraz schodzi, tak? No bo to nie tylko w Gorzowie się buduje, w całej Polsce się teraz buduje. Po prostu oczywiście można podnieść cenę, no bo jest duży popyt. To jest kwestia tego, że można podnieść cenę, a cena ofertowa wykonawcy na roboty budowlane jest pochodną przede wszystkim ceny materiałów budowlanych, dlatego że najczęściej do 60-65% wartości kontraktu to stanowi wartość materiałów budowlanych. Więc oczywiście ceny, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ludzi, pensje, jakie są w tej chwili wymagane przez pracowników, konieczność pracy wieczorem, bo przy tej ilości robót często przewiduje się, że będzie dłuższy dzień pracy, że trzeba będzie pracować w soboty, no to wszystko powoduje, że te ceny wzrastają. No i kwestia jest taka, że nawet gdybyśmy przewidzieli wcześniej te kluczowe decyzje, te kluczowe inwestycje, ich też nie można było wszystkich w 2016 roku zrobić. Wszystkich w 2017 roku zrobić. Bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy wszystkie inwestycje prowadzili w tych latach, w ciągu jednego roku, bez względu na to, czy to jest rok wyborczy, czy nie, bo my mamy na przyszły rok, który nie jest rokiem wyborczym, równie dużo inwestycji zaplanowanych, a podobnie jak w roku 2020. A odkąd powstał plan inwestycyjny, tak naprawdę w każdym roku one były proporcjonalne do możliwości finansowych w skali roku budżetowego, możliwości urzędu co do prowadzenia w ogóle inwestycji, bo przecież Wydział Inwestycji też ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ich realizację, w zakresie tego, iloma pracownikami dysponujemy, a w zakresie tego, że nie można rozkopać całego miasta,
bo to też jakby był element, który gdzieś tam determinował rozłożenie tych inwestycji w czasie oraz to, że niektóre projekty są dofinansowane jeden w roku z Chetynówki, a subwencja ta, która jest na Kazimierza, nie można w jednym roku dostać subwencji z Chetynówki na 4 czy 5 inwestycji. W tym roku przyszedł ten nowy program, który jest, którego dofinansowaliśmy Gwiaździstą i Sulęcińską i to też jakby spotęgowało, bo tą ulicę Sulęcińską tak naprawdę jeszcze nie było takiej jednoznacznej decyzji co jej do jej realizacji. Ostatecznie zapadła w momencie, kiedy była możliwość uzyskania dofinansowania na tą ulicę. Ja myślę, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, nie tylko my mamy tyle tych inwestycji w tym roku, więc budżet obywatelski miał chyba 30 czy 40 zadań w samym budżecie obywatelskim, małych bo małych, no ale mimo wszystko wykonawców na nie też trzeba znaleźć. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że na pewno w części to, że nastąpiło takie trochę opóźnienie we wdrożeniu tych wszystkich programów z unijnych głównie, bo tak naprawdę wszelkie konkursy ruszyły w roku 17, pod koniec 16, spowodowało, że to się wszystko skumulowało. Myśmy oczekiwali na dofinansowanie, na decyzję o dofinansowaniu na ten projekt związany z Zielenią Miejską 2.5 półtora roku. I po półtora roku dostaliśmy decyzję pozytywną, bo zwiększyła się alokacja, no i teraz akurat, pomimo tego, że w 2016 złożyliśmy wniosek. Na DK22 też w roku 2016 złożyliśmy wniosek, a decyzję dostaliśmy pod koniec roku 2017. Więc to też miało jakby wpływ na to, że wszystkie programy ruszyły na raz. We wszystkich projektach i w projektach marszałkowskich i na poziomie centralnym, czyli w programach operacyjnych, nastąpiła po prostu kumulacja tych wszystkich zadań. Choć akurat w projekcie tramwajowym byliśmy chyba jednymi z pierwszych, których miast, które jakby wszczynały te postępowania. W tej chwili tak naprawdę zaczyna się dokładać inwestycje w innych miastach, które mają przyznane środki na modernizację sieci tramwajowej. No i do tego wszystkiego niestety dołożyło się również Polskie Koleje Państwowe, które wypuściły mnóstwo przetargów w systemie Zaprojektuj i Wybuduj właśnie w okresie, kiedy te wszystkie konkursy były uruchomione, zamknięte i przyznano dofinansowanie. Pani Prezydent, biorąc pod uwagę te problemy finansowe, tak, bo teraz właśnie każdy przetarg, to trzeba dokładać mniej lub więcej, to ile z tego wieloletniego planu inwestycyjnego, który prezydent ogłosił, jaki taki swój program, tak, z tego mamy go rozliczać, to ile z tych, no to jest sporo kartek, ile już na tą chwilę wyleciało? Znaczy, wie pan co, na tą chwilę nic nie wyleciało. Jeśli chodzi o rezygnację jednoznaczną z realizacji, z tego względu, że to po prostu zostało odsunięte w czasie. Wiemy, że w tych latach 22-23 nie było takiej kumulacji inwestycji. Największe kumulacje były w tych pierwszych latach, przede wszystkim ze względu na projekt tramwajowy, który ma duże obciążenie finansowe, jeśli chodzi o budżet miasta. No i jakby tendencją, czy taką ministerstwa predyspozycją, czy właściwie takim motorem do działania dla beneficjentów była tak zwana obiecana rezerwa z tego projektu w roku 19, która miała być uwolniona i przyznana tylko tym, którzy do końca roku 2018 będą mieli duże zaawansowanie, jeśli chodzi o realizację tych projektów. Więc skumulowaliśmy te działania w tych pierwszych latach po to, żeby sięgnąć po te 10% dodatkowych środków w ramach projektu tramwajowego. I to się wszystko gdzieś tam naszło z tymi drobnymi inwestycjami, innymi inwestycjami, które i tak trzeba realizować, typu Kazimierza Wielkiego, typu Sulęcińska. Natomiast jeżeli się spojrzy wieloletni plan inwestycyjny na lata 22-23, tam ilość środków do wydatkowania była zdecydowanie mniejsza i mniej inwestycji zostało zaplanowanych, więc na dzień dzisiejszy one się wszystkie przesuwają ku krańcowi tego planu inwestycyjnego, czyli ku tym ostatnim latom. W tych ostatnich latach, że będą realizowane i takie na dzień dzisiejszy jest założenie, że wszystko uda się zrealizować. No jak będzie w takim razie, zobaczymy do 2023, tak pani mówi, że powinno to, co tutaj jest zawarte, powinno być zrealizowane.
Tak, do tego dążymy. W zależności od możliwości będziemy starać się realizować wszystko. Pamiętajmy, że w tym roku jest też wiele inwestycji, których nie ma w planie inwestycyjnym, które weszły do projektu budżetu, a nie były tam przewidziane. To też trzeba wziąć pod uwagę, że a dodatkowo chyba jest ulica Staszica, z tego co pamiętam, nie była w planie inwestycyjnym, a będzie realizowana. Podpisaliśmy właśnie umowę z firmą Infracom i do końca roku zostanie skończona. I pewnie każdego roku w projekcie budżetu na wniosek naszych radnych, naszych mieszkańców będą się pojawiać inne inwestycje, które będziemy starali się realizować równolegle z wieloletnim planem inwestycyjnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Przypomnę tylko, że gościmy panią Agnieszkę Surmacz, zastępcę prezydenta do spraw gospodarki.